Dziś przychodzę z odpowiedzią na dosyć trudne pytanie, czyli jak powinna wyglądać liderka. Zapraszam do najnowszego wideoporadnika. No właśnie, jak powinna wyglądać liderka? Można by było na to pytanie odpowiedzieć bardzo prosto, bardzo szybko. To zależy. Zależy od wielu czynników, ale zanim skupię się na tych czynnikach, to powiem kilka słów, kim jest dla mnie liderka, żebyśmy mieli pewność, że myślimy o tym samym. Liderka to ta kobieta, która przewodzi jakiemuś zespołowi, podążają, a przynajmniej powinni, za jej ideami ludzi i ma na tych ludziach robić jakieś wrażenie. No i właśnie na tym słowie wrażenie chciałabym się chwilę zatrzymać, bo co to znaczy tak naprawdę robić na kimś wrażenie? Mogłabym powiedzieć, że w życiu takim codziennym, no jest to dosyć proste. Kiedy idziemy na wesele naszej przyjaciółki, no to wiemy, jakie robić wrażenie. Piękną kreacją, piękną fryzurą i pięknym makijażem spod pędzla jakiejś uzdolnionej makijażystki. Kiedy idziemy na randkę, no to wiemy, co to znaczy robić dobre wrażenie. Kiedy idziemy na pierwszy obiad do przyszłej teściowej, też wiemy, co to znaczy robić dobre wrażenie. Gdy idziemy na egzamin, też wiemy, co to znaczy robić dobre wrażenie. A czym jest dobre wrażenie w sferze takiej profesjonalnej, w sferze zawodowej, w sferze biznesowej, to oczywiście zależy od wielu czynników. I właśnie powiedziałabym, że to, jak powinna wyglądać liderka, jaki powinna mieć wizerunek, będzie zależało między innymi od takiego czynnika, jakim jest branża. Bo oczywiście liderka zespołu w branży finansowej, na przykład dyrektor oddziału banku, no będzie inaczej wyglądała, a inaczej będzie wyglądała dyrektorka kreatywna w agencji reklamowej. Na pewno będzie to inna branża i inne wrażenie będzie chciała robić na swoich pracownikach, na swoim zespole, na swoich współpracownikach. No i oczywiście, co za tym idzie, też na tych osobach zewnętrznych, czyli nie tylko w środowisku takim wewnętrznym firmy, ale też w środowisku zewnętrznym, czyli na klientach, kontrahentach, może paniach z urzędu, w zależności od branży, bo myślę sobie, że jeżeli mamy do czynienia z branżą na przykład taką, gdzie mamy architektki, gdzie mamy osoby, które są zarządzającymi na jakichś budowach, to też będą inne aspekty niż tylko klienci i kontrahenci. Więc na pewno branża ma znaczenie, ale też ma znaczenie, na jakim poziomie, na jakim stanowisku jest dana liderka. Czy to jest liderka, która ma pod swoją opieką, ma swoich współpracowników, 5 osób, a co innego, kiedy ta liderka będzie zarządzała na przykład kilkoma rynkami, gdzie w jej zespołach w sumie będzie około 200 osób. To na pewno też ma duże znaczenie, czyli środowisko naszej pracy ma ogromne znaczenie. I oczywiście, gdybym chciała omawiać wszystko dokładnie, bardzo, bardzo skrupulatnie, to musiałabym nagrać naprawdę wielogodzinny wideoporadnik. Natomiast chciałabym zostawić Cię jako osobę, która ogląda to wideo. To znaczy, że już zakładam, że jesteś zainteresowana tym, jak budować profesjonalny wizerunek, jak dobrze wyglądać w pracy. Może już nawet czytałaś książkę mojego autorstwa Jak ubrać się do pracy, biznesowy dress code dla kobiet i masz już przerobione podstawy, no to chciałabym zostawić Cię z jedną poradą, dzisiaj z jedną poradą, taką najważniejszą, która sprawdzi się tak naprawdę w każdej branży i na każdym stanowisku i dla każdego lidera i liderki oczywiście, która zapoznaje się z tym materiałem. I teraz bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz. Robienie wrażenia to takie stwierdzenie, które my bardzo często mamy w myśli, gdy przychodzą nam do głowy sytuacje prywatne. Natomiast w pracy, w środowisku takim zawodowym, biznesowym, mówić o kimś, że robi dobre wrażenie, no może nie jest takie pożądane, ponieważ głównie kojarzy się z aspektami estetycznymi, a przecież wszyscy wiemy, że nie ocenia książki po okładce i nie szata zdobi człowieka, że nie najważniejszy wygląd jest w pracy. I oczywiście ja się z tym wszystkim zgadzam, natomiast
no, zły wygląd, nieodpowiedni wizerunek, nieodpowiednie wrażenie może zniszczyć nam pewne sytuacje, może w jakiś sposób zaburzyć nasze plany, które mamy czy na dane spotkanie, czy na całą naszą karierę zawodową. I to robienie wrażenia, dobrego bądź złego, ja nazywam po prostu komunikatami. Czyli tak naprawdę najważniejszą rzeczą, z którą zostawię Ci dzisiaj, to zastanów się, jakie w Twojej branży, na Twoim stanowisku, w Twojej specyfice najbardziej pożądane komunikaty mogłyby się pojawić. I co mam na myśli, mówiąc komunikaty? Oczywiście w jednej branży będą to przymiotniki czy rzeczowniki, takie jak na przykład komunikatywna, takie jak przyjacielska, takie jak budząca zaufanie, a w innej branży będzie to, że jest bardzo rzetelną specjalistką, że nawet może buduje dystans, że jest profesjonalna, że ma w sobie chłód, ma w sobie zdecydowanie. I właśnie na temat takich przymiotników, określników, wyrażeń chciałabym, żebyś dzisiaj się zastanowiła. To znaczy, jakie komunikaty powinna wysyłać liderka, gdybyś miała stworzyć taki awatar takiej osoby i później zastanowić się nad tym, czy te komunikaty są przez Ciebie spełniane. To znaczy, jeżeli na przykład mogę założyć, że jesteś osobą, która prowadzi jakieś centrum, na przykład psychoterapii i zatrudnia innych psychologów, psychoterapeutów, może psychiatrów nawet, nie wiem jak to dokładnie mogło być sformułowane, ale taka rzecz przyszła mi do głowy, czyli z jednej strony środowisko, no nie jest to finansowo, prawniczo, jakieś dyplomatyczne, gdzie potrzeba się bardzo jakoś pod krawatem ubierać. Natomiast jeżeli chodzi o to, że jesteśmy osobą, która zarządza zespołem, czyli właśnie jesteśmy liderką tego zespołu, no to dobrze by było się zastanowić, jakie komunikaty chcę wysyłać. I oczywiście na pewno dobre będzie to, żeby wzbudzać zaufanie, bo to jest taka branża, która jest bardzo oparta na zaufaniu i z klientami, pacjentami i też oczywiście w środowisku takim zespołu pracowego, który razem ze sobą współdziała, ale też na pewno potrzeba rzetelności, na pewno potrzeba tego, żeby być profesjonalnym. I teraz trzy proste słowa, oczywiście można by było ich stworzyć dużo więcej, trzy proste słowa, które będą dawały nam dobry komunikat. I teraz zastanów się, czy Ty się tymi słowami możesz opisać. Czy raczej jesteś taką osobą, której wszyscy mówią, że no na początku to wszyscy się Ciebie boimy, a dopiero po jakimś czasie, jak Cię poznamy bliżej, to wiemy, że tak naprawdę jesteś osobą, która jest ciepła i taka uśmiechnięta, ale w pierwszym wrażeniu, no trochę budujesz taki dystans. I teraz warto to sobie sprawdzić. Jaki jest taki ten awatar idealnej liderki na moim stanowisku, jaka ja jestem i teraz w jaki sposób ubranie może te komunikaty, no albo podciągać, czyli komunikować dalej, albo może je wręcz kasować. Ponieważ jeżeli jesteś osobą, która jest bardzo roześmiana, bardzo taka gadatliwa, bardzo wesoła, zazwyczaj głośno mówisz, głośno się śmiejesz, no jest Ciebie dużo, tak? Jeżeli wchodzisz do jakiegoś pomieszczenia, to na pewno nikt nie ominie tego faktu, a pracujesz, jesteś liderką w branży, która właśnie raczej wymaga tego dystansu, powściągliwości, że profesjonalizm jest uważany za takie dosyć chłodne i sztywne zachowanie, to dobrze by było swoim ubraniem no troszeczkę jakby stonować swój charakter, bo to nie chodzi o to, żeby nagle zacząć udawać, że się jest po prostu sztywniarą i po prostu taką powściągliwą i zaciśniętymi szczękami. Absolutnie nie. Chodzi o to, żeby ubranie albo coś skasowało jakieś wrażenia, czyli pomogło nam, podciągnęło nasz komunikat naszego stylu bycia, naszej osobowości do tego komunikatu, który jest pożądany, albo żeby właśnie podkreślało. Także nad tymi rzeczami dalej będziesz mogła się zastanawiać. I oczywiście, jeżeli chodzi o
branżę, o komunikację stanowisk pracy i o wszystkie inne aspekty, które są związane właśnie z zagadnieniami komunikatów, to mogłabym zaprosić Cię na początek do przeczytania książki Jak ubrać się do pracy? Biznesowy dress code dla kobiet. To jest taka encyklopedia, taki podręcznik wizerunkowego, profesjonalnego, nie tylko dress code'u, ale po prostu wizerunku. No i kolejna rzecz, czyli kurs online, jak ubrać się do pracy. Jesteśmy właśnie w trakcie kampanii promocyjnej, co oznacza, że kurs online jest w specjalnej cenie i dodatkowo jeszcze e-book, jak ubrać się do pracy, o którym przed chwilą wspomniałam, ten podręcznik, taki biznesowy, dress code'u biznesowego oczywiście, jest w bonusie, ale to nie wszystko. Dodatkowo w bonusie jest również e-book, stylowy wizerunek w pracy, zeszyt ćwiczeń. Czyli masz tak naprawdę w pakiecie trzy bardzo, bardzo merytoryczne produkty. Książka Jak ubrać się do pracy, kurs online Jak ubrać się do pracy i e-book Stylowy wizerunek w pracy, zeszyt ćwiczeń w cenie super ekstra promocyjnej. Link do oferty, link do promocji jest pod tym wideo. Dołączając do kursu, dwa e-booki dostajesz w prezencie jako bonus. I cały ten pakiet pozwoli Ci na to, żeby zbudować swój profesjonalny wizerunek, swój osobisty dress code, czyli przeprowadzi Cię między innymi przez budowanie komunikatów i później przez całą drogę, która sprawia, że Twój wizerunek będzie pokazywał Twoje kompetencje, będzie wspierał Twoje kompetencje, a nie będzie zamykał przed Tobą drzwi, ponieważ ktoś stwierdzi, że niestety nie jesteś odpowiednio ubrana. Także zapraszam Cię do zapoznania się z ofertą. Zobacz wszystko, co dla Ciebie ważne w ofercie i podejmij decyzję, czy jest to produkt do Ciebie. Pamiętaj, dołączasz do kursu online Jak ubrać się do pracy, dwa e-booki otrzymujesz od nas w prezencie. Także zapoznaj się z ofertą, kończymy kampanię promocyjną już w ten piątek, także do tego czasu masz możliwość, żeby dołączyć. No, następna kampania promocyjna pewnie będzie znowu za rok, także zobacz czym prędzej, czy to jest produkt dla Ciebie. I no, mam nadzieję, że do zobaczenia w kursie.